Halo, halo, witam ponownie. Tym razem ze mną długo wyczekiwany gość Daniel Czaja, środkowy pomocnik Korony Czerlina. Witam Cię serdecznie, Daniel. Witam. Pierwsze moje pytanie. Rok temu przyszedłeś z drużyny LZS Luboszyca. Czy według Ciebie to był dobry ruch z Twojej strony? Jak to oceniasz z perspektywy czasu? Tak, wydaje mi się, że to był dobry ruch. Podjęty w sumie... No było też tam parę propozycji, ale wybrałem Czerninę. Przyszliśmy tutaj w sumie w czwórkę i no zrobiliśmy swoje, awans jest nasz i myślę, że to był dobry wybór, strzał w dziesiątkę. Daniel, sezon już za nami, mamy 87 punktów, rekordowa liczba bramek, pobita wieczysta Kraków. Jak byś miał ocenić w dwóch, trzech zdaniach cały ten sezon? Sezon był bardzo dobry, na bodajże jedna była porażka. Z Przedmościem, no wiadomo, w dziewiątkę tam graliśmy, to też ciężko było grać i Przedmoście wtedy było no w gazie, mieli zmienników, tu wiadomo, pod koniec się posypało. Ale tak jak mówię, no pakę tutaj mamy mocną, ofensywnie, mamy najlepszą defensywę, najlepszą ofensywę w lidze. Myślę, że no to co sobie założyliśmy, to wykonaliśmy i tylko zostało nam dzisiaj fetować się, cieszyć z tego, co żeśmy razem zbudowali i co żeśmy razem osiągnęli. Daniel, mniej więcej w połowie sierpnia zacznie się sezon w klasie okręgowej. Czy będziemy mieli przyjemność oglądać Daniela Czaję w barwach LZS-u Korony Czerlina? Pewnie, nigdzie się nie wybieram. Nie po to robiliśmy tutaj z chłopakami awans, żebym zmieniał klub. Także na 100% zostaje i walczymy w okręgówce. Wielkie dzięki. Moim Państwa gościem był Daniel Czaja, LZS Korona Czerlina. Halo Studio, halo Warszawa. Dzięki.